szkoła podstawowa, jak widać, pozbawiona jest w ogóle w całości ram okiennych i naruszone są dachówki. W technikum to samo, stolarka okienna wypchnięta i są uszkodzone pokrycie dachowe. Dachówki są naruszone i przez to nieszczelność. No, szkoła w środku nie ucierpiała w ogóle, czyli oprócz tych szkód zewnętrznych ściany nośne i działowe są nieruszone, także stateczność budynku jest zachowana, nie stwarza żadnego zagrożenia i uczniowie po tych remontach okien mogą spokojnie przystąpić dalej do nauki. Uczniowie nie będą mogli po feriach wrócić do tych placówek, dlatego w poniedziałek będą mieli lekcje zdalnie. Następnie będą one prowadzone w innych placówkach. Dyrektorzy już układają nową siatkę dla tych uczniów, tak aby jak najszybciej mogli rozpocząć zajęcia w trybie stacjonarnym. Łącznie ten problem będzie dotyczył około 200 dzieci. Mówimy tutaj o szkole średniej. Tam mamy ponad 100 uczniów i pozostałe ze szkoły specjalnej. Jest to szkoła podstawowa. Specyfika rozbiórki tego pozostałej części będzie bardzo specyficzna, dlatego że w piwnicach znajdują się materiały archiwalne sprzed kilkuset nawet lat, więc została opracowana specjalna technologia wyburzenia tego budynku, żeby uchronić po prostu materiały archiwalne, które się znajdują jeszcze wewnątrz w budynku. Meble są widoczne, biurko widoczne i okazuje się, że w tym biurku też jest zmagazynowane jakieś są dokumenty. No i pan ksiądz proboszcz prosił, żeby po prostu to biurko po prostu sprzętem, dźwigiem czy koparką sprowadzić w całości na ziemię. Są sprowadzone dopiero dźwigi, bo musi być koparka o bardzo dużym wysięgu, powyżej 12 metrów bieżących, względu na tą właśnie usytuowaną ścianę boczną.